Od ponad półtora roku używam tego leżącego tutaj przede mną softboxa od Triopo. Był on ze mną już na niejednych nagraniach filmowych czy sesjach zdjęciowych i szczerze kompletnie nie rozumiem, dlaczego jest on tak mało popularny i dlaczego inne firmy nie produkują podobnych do tego softboxów. Zaraz Wam powiem, co dokładnie mam na myśli. Składane softboxy są naprawdę świetnym rozwiązaniem, gdy jesteśmy mobilni i nagrywamy lub też robimy zdjęcia w różnych lokalizacjach. Czy na przykład mamy mini domowe studio, gdzie jest mało miejsca i nie możemy sobie pozwolić na to, aby wszystkie modyfikatory były cały czas rozłożone, nawet gdy nie są w użyciu. Po prostu wygoda i oszczędność czasu są naprawdę mocnymi argumentami przemawiającymi za zakupem właśnie składanych softboxów. Jednak w większości z nich jest jedna rzecz, która mi się nie podoba. Jeżeli spojrzycie na ofertę tańszych producentów w Polsce, takich jak na przykład Glare One czy Quadralight, to zauważycie, że wszystkie te szybko składane softboxy mają mechanizm parasolkowy, czyli w porównaniu do softboxów, które najlepiej jest złożyć i już tak zostawić, mają one na środku pręt, odchodzące od niego żeberka, no i rozkłada się to mniej więcej tak samo jak parasolka. Właśnie ten mechanizm jest według mnie największą wadą tych modyfikatorów, bo żeby je złożyć, trzeba co najmniej odczepić kawałek pierwszej płaszczyzny dyfuzyjnej, potem drugiej płaszczyzny dyfuzyjnej, tak aby można było wsadzić rękę do środka. No i na koniec, uważając na palce, aby sobie ich nie przyciąć, możemy przystąpić do złożenia softboxa. Dodatkowo na środku jest przecież pręt, który w zależności od typu lampy może w pewnym małym stopniu wpływać na sposób rozchodzenia się światła. No i nie można zapominać, że w niektórych modelach wewnętrzna płaszczyzna dyfuzyjna ma na środku mały otwór, którym jeszcze musimy trafić na pręt w momencie rozkładania modyfikatora. Oczywiście w porównaniu do softboxów bez mechanizmu szybkiego składania to i tak nie brzmi najgorzej, ale przecież może być jeszcze lepiej. Wystarczy właśnie spojrzeć na softboxy od Triopo. One nie mają mechanizmu parasolkowego, a mimo wszystko składają się i rozkładają jeszcze szybciej oraz wygodniej. Po prostu każde żebro ma swoją własną blokadę wokół mocowania do lampy, więc wystarczy każde z nich zablokować, a jest ich 8 i tyle. Softbox mamy złożony. Nie trzeba odczepiać płaszczyzn dyfuzyjnych, nie trzeba uważać na palce i nie ma żadnych prętów w środku. W tym momencie dodam jeszcze małe uzupełnienie, bo w trakcie montażu zauważyłem, że brakuje mi tutaj jednej kwestii. Mianowicie Triopo nie jest oczywiście jedyną firmą, która ma w swojej ofercie tego typu składane softboxy, ale jest chyba jedyną, która oferuje je w cenie poniżej 300 zł i to jeszcze z gridem. Jeżeli są jakiekolwiek inne firmy, które mają tak tanie składane modyfikatory tego typu, to możecie dać znać w komentarzach, bo mi nie udało się znaleźć. Ogólnie o cenach powiem troszkę więcej jeszcze pod koniec filmu, ale z tych droższych można wymienić na przykład Clickboxy od Fomei, Glare One z serii Pro, czy też Godox ma chyba kilka takich modyfikatorów i nie mają one żadnej konkretnej nazwy. Wracając jednak do Triopo. W zestawie oprócz softboxa dostajemy jeszcze dwie płaszczyzny dyfuzyjne, pokrowiec do wygodnego przenoszenia oraz ewentualnie grid, jeżeli trochę dopłacimy. Modyfikator wewnątrz jest cały srebrny i dostępny do wyboru w rozmiarach o średnicy 55, 65, 90 oraz 120 cm. Chyba każdy z nich ma też dwie wersje mocowań, albo z uchwytem ręcznym, w który możemy wsadzić lampę reporterską, albo z mocowaniem Bowens. Ten, który tutaj widzicie, ma 90 cm i jest to, szczerze mówiąc, najczęściej używany przeze mnie modyfikator. Wykorzystywałem go już do przeróżnych nagrań filmowych, sesji plenerowych, do fotografii produktowej, czy chociażby tutaj na kanale od roku i kilku miesięcy wykorzystuję go do oświetlania swojej twarzy, czy też dodatkowych ujęć produktów, które nagrywam. Za wyjątkiem aktualnego filmu, bo mam tylko jednego takiego softboxa, więc jego oczywiście widzicie tutaj, a oświetlam się innym. Po około półtora roku użytkowania softbox według mnie jest nadal w dobrym stanie, materiał nigdzie się nie zniszczył, a blokady żeber, mimo że są plastikowe, to działają bez zarzutu.
Co ciekawe, zauważyłem, że aktualnie niektórzy sprzedawcy oferują ulepszone wersje, w których te plastikowe blokady zostały zastąpione metalowymi. Także nowsze wersje tych softboxów powinny być jeszcze lepsze jakościowo, aczkolwiek według mnie nawet tutaj nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Tak naprawdę jedyne, co uległo u mnie uszkodzeniu, to grid i pokrowiec. W gridzie po tylu razach zdejmowania i zakładania po prostu w jednym miejscu oderwał się pasek, ale nie wpływa to w żaden sposób na światło. Natomiast pokrowiec w pewnym momencie zaczął się rozrywać i należało go zszyć. Dla niektórych wadą może być to, że materiał nie dochodzi idealnie do mocowania lampy, przez co światło w tym miejscu trochę ucieka z softboxa, tworząc, że tak powiem, linię światła poza obszarem świecenia, ale raczej w większości przypadków nie jest to czymś bardzo przeszkadzającym. Niestety softboxów Triopo nie kupimy oficjalnie w Polsce, także trzeba szukać na AliExpress i liczyć się z nieco dłuższą dostawą, ale według mnie warto, szczególnie że cena jest porównywalna do modyfikatorów np. Quadralite'a, a nawet nieco niższa. Przykładowo ten 90-centymetrowy softbox Triopo w wersji bez grida można znaleźć aktualnie już od około 210 zł, natomiast w wersji z gridem od około 280 zł. A gdy ja kupowałem półtora roku temu, to było jeszcze taniej, bo za wersję z gridem dałem jedynie 201 zł. No ale niestety tamte czasy już raczej do nas nie wrócą. Dla porównania softbox Quadralite Flex 80-centymetrowy z montażem parasolkowym kosztuje aktualnie około 240 zł. W tej cenie uważam, że softboxy Triopo jak najbardziej można polecić i osobiście uważam, że jest to lepsze rozwiązanie niż montaż parasolkowy. Oczywiście nie mówię, że mechanizm parasolkowy kompletnie się do niczego nie nadaje, bo oczywiście jest on fajną opcją do częstego składania i rozkładania softboxa, szczególnie gdy porównamy sobie to do zwykłych modyfikatorów, no ale jednak mimo wszystko ta prosta blokada wokół mocowania lampy według mnie wygrywa. Piszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie i który mechanizm składania softboxów bardziej wam się podoba. Nie zapomnijcie też zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować tego kanału, jeżeli materiał wam się spodobał. Zapraszam was na social media, czyli do Facebooka, Instagrama i TikToka. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. No i do zobaczenia.